Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Pajer Husky, a w dzisiejszym materiale zgodnie z obietnicą powstanie odcinek króciutki o Amaterasu, więc pokażę Wam jej build, który stosuję na PvP, jej build, który stosuję na PvE oraz build, który stosuję na bossach. Także zacznijmy może od typowego PvP. Amaterasu jest jedną z obecnie najlepszych healer postaci w grze, ale nie do końca najlepszą. Na równi bym postawił tutaj Odę, ale również świetną postacią jest ta nowa, która doszła nam do gry, czyli tutaj mamy Nirusak. Myślę, że tak się to czyta. Jeśli nie, poprawcie mnie w komentarzach. Ale wracając do Amaterasu. Więc przejdźmy może do Ragnaroka i tutaj na Void Portal. I dla przykładu weźmy tutaj ten ostatni team. I jak widzicie, różnica w sile jest no, potężna. 29 milionów do 67 milionów. Ale zobaczcie, co Amaterasu będzie wyprawiała z tymi przeciwnikami. De facto wszyscy będą się tutaj składać. Ok, także zaczynamy. De facto, tak. Jedna bohaterka, która była w stanie zniszczyć całe zło. Ale można to też zrobić na inny sposób, który powiedzmy zwiększy przeżywalność tutaj moich bohaterów. Wystarczy dosłownie zamienić pozycję. Czyli Faust bezpośrednio na Typhona, Amaterasu lewy górny róg, Western Queen prawy dolny róg. No i jak zobaczycie, różnica będzie naprawdę ogromna. 35% obrażeń od ataku Amaterasu jako prawdziwy damage, który nie może zostać w tym momencie zablokowany. A pioruny z tego względu, że każda z tych run nałożonych daje 14,4% szansy na ignorowanie obrony celu, więc mamy tutaj ponad 40% szansy na to, że obrona celu zostanie zignorowana, dzięki czemu zadajemy o wiele większe obrażenie, a podczas ataku dodatkowo istnieje 20% szansy na zwiększenie zadawanych obrażeń do 135%. Więc z toporem spisuje się to naprawdę kapitalnie. W przypadku boskości mamy następująco. Czyli w centrum uwagi ataki bohatera nie mogą być unikane. Dodatkowo podczas walki każdy 1% celności jest zamieniany na 2% obrażeń krytycznych. Także te obrażenia krytyczne są naprawdę na wysokim poziomie. Rozerwanie. Z tego względu używam rozerwanie, aby zwiększać obrażenia zadawane tarczą. Czyli tak jak mieliśmy wcześniej Typhona, powiedzmy ktoś miałby w swoim zespole na przykład Atenę czy innego bohatera, który narzuca tarczę, nawet Odyna. Jest to świetne rozwiązanie przeciwko Odynowi i drużynom, które są wystawione na froncie typu Lilith i na przykład Archimedes, ponieważ tarcza zawsze redukuje pewnego rodzaju obrażenia, a tutaj w tym przypadku obrażenia zadawane przez Amaterasu są zwiększone o 100% komuś, kto ma na sobie tarczę. No i symbioza, czyli na początku walki zdobywamy tarczę równą 15% maksymalnego zdrowia tego bohatera na 8 sekund. Tarcza z tego względu, żeby po prostu ktoś nie uderzył nagle we mnie jednym shotem i nie sprawił, że będę bliski śmierci. Co prawda Morrigan mnie tutaj w tym momencie ratuje, ale wolę tego buffa Morrigan trzymać jak najdłużej, żeby jak najpóźniej został odpalony. I teraz tak, w przypadku gdybyście mieli odblokowane 7 tutaj kuleczek boskości, to ten build na PvP wyglądałby troszeczkę inaczej. Czyli w tym miejscu zamiast symbiozy zastosowałbym tutaj pole grawitacyjne, aby przez pierwsze 10 sekund zmniejszać obrażenia wszystkich bohaterów będących na tylnej linii, czyli zarówno dla Morrigan, zarówno dla Western Queen. Jeżeli nie macie Western Queen, możecie używać w tym zestawieniu na przykład Nagakani, świetnie się spisuje. Albo chociażby Kassandry, pod warunkiem, że ma wbity poziom broni 500, ponieważ wtedy zwiększa Wasz atak również całkiem sympatycznie.
Także tak, wtedy po prostu byłoby zmienione tutaj to pole lub ewentualnie można byłoby dodać boski ogień, dzięki czemu szybciej będzie generowana energia, co się będzie przekładało na szybsze użycie Ultimate'a. W przypadku bossów mój build wygląda już zdecydowanie inaczej. Czyli wykorzystujemy tutaj, ten jest de facto niezmienny. Obojętnie jaki build, centrum uwagi zawsze zostaje. Sama nazwa mówi o sobie, musi być centrum uwagi, więc nie ruszamy. Natomiast w przypadku bossów, pozostałe dwie boskości zamieniam już na zbiorowy zapał, ponieważ obojętnie który bohater użyje swojej super umiejętności, przywraca 50 energii temu bohaterowi, który użył i wszystkim pozostałym. Więc dzięki czemu możecie używać Ultimate'a szybciej, co się przekłada na właśnie większy zakres obrażeń. Co jest świetnym przykładem w moim poprzednim filmiku, który wrzuciłem na podstawie walki z smokiem Luminatów, gdzie tam osiągnąłem wynik blisko 10 bilionów. Kolejną opcją, jeżeli byście mieli powiedzmy 7 tutaj kuleczek, to jako trzeci dodajemy tutaj deszcz meteorytów, czyli po użyciu każdej super umiejętności zadajemy dodatkowo 15% obrażeń aktualnych danego celu. Więc to jest świetna opcja przeciwko bossom, ponieważ jest to tylko jeden i jedyny przeciwnik na waszym polu zasięgu, więc żaden inny nie dostanie rykoszetem, tylko wszystko będzie szło w tego bossa. I jeżeli chodzi o runy, które stosuję na bossach, no to również tutaj mamy już inny zestaw. Ja teraz po prostu wezmę, tutaj tak pokażę, czyli mamy runy mroku i dodatkowo czakra. Czakra z tego względu, że super umiejętność zadaje dodatkowo 35% obrażeń więcej, a na niej głównie bazujemy podczas walki z bossami w przypadku Amaterasu. Natomiast runy mroku przywracają co sekundę określoną ilość energii. W tym wypadku akurat na tych randomowych, które założyłem, mamy 14 energii co sekundę, co zwiększa szybkość ładowania się paska, dzięki czemu szybciej używamy super umiejętności. Ale główną zaletą run mroku jest to, że zwiększają one atak o 12% po użyciu super umiejętności. Czyli ten efekt może zostać wykorzystany dwa razy, co się przekłada o 24% zwiększony atak. A te super umiejętności dwie są używane naprawdę w trybie bardzo szybkim. Także niemalże na początku bitwy macie zwiększony atak już o 24%. Teraz tak, jeżeli chodzi o PvE, czyli wszelkiego rodzaju kampanie, to z reguły na kampaniach używam build następujący, czyli mamy tutaj tego kolegę oraz deszcz meteorytów. Czyli boski ogień z tego względu, że chcę jak najszybciej uzyskać energię, a deszcz meteorytów, żeby dodatkowo jak atakuje jakąś postać swoim ultimate'em, to aby postronny również dostawał obrażenia, dzięki czemu można powiedzieć, że atakujemy niemalże dwóch bohaterów w tym samym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o runy, no to tutaj sytuacja jest niezmienna, czyli mamy te same runy, które wykorzystuję w PvP. Czyli mamy tutaj Lightning plus Topór. Ewentualnie czasami robię miksa, czyli mamy runy mroku złączone z toporem. Jest to również efektywne, w szczególności jeżeli na przykład walczę przeciwko drużynom w kampanii, które posiadają nas po swojej stronie na przykład Posejdona albo Chirona, czy też na przykład Lisicę, która zwinnie ucieka przed tymi super umiejętnościami, a dzięki tym akurat zestawowi mogę całkiem szybko je zdjąć. Okej, to byłby na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Kolejny myślę, że będzie na temat bohatera, już myślę jakiego. Zrobimy na temat Oberona. Tak. Jest to postać, którą wiele osób odstawiło w kąt, natomiast jest naprawdę kapitalna. Jest bardzo fajna, szczególnie jak się zrobi jej broń na 600, ale to już będę omawiał w kolejnym materiale. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!